Maciej Wolny, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie telewizji w Polsce.pl, oczywiście w naszych gorących pytaniach. I teraz gorąco porozmawiamy sobie o kampanii prezydenckiej 2020 roku, która była jedną z najbardziej intensywnych i zaskakujących. Być może wszystko przez pandemię koronawirusa, no ale nie zmienia to faktu. Od kampanijnych dni minął ponad rok. Pamiętamy je zazwyczaj przez pryzmat tych przekazów medialnych, z którymi mieliśmy do czynienia, ale za sprawą książki Marcina Wikły, Operacja Duda 2020, tajemnice kampanii, możemy poznać właśnie kulisy, zajrzeć za te kulisy kampanii prezydenckiej, w której Andrzej Duda obronił się jako prezydent, uzyskał urząd na drugą kadencję prezydencką, a Marcin Wikło razem ze mną w studiu, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Sieci. Witaj serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, witam. I zacznę od pytania, które wczoraj postawiłem rzecznikowi pana prezydenta, panu Błażejowi Spychalskiemu. Jaki jest pierwszy twój obraz, który widzisz, przypominając sobie dni kampanii wyborczej 2020 roku? Wielka niepewność. To jest coś takiego, co wszyscy czuliśmy, bo wydawało się, że to będzie prosta droga. Wszyscy mówili do pana prezydenta: Andrzej, wygrasz w pierwszej turze, to będzie spacerek, reelekcja jest formalnością i tak dalej. No wiemy, że tak nie było, że był zażarty bój do samego końca. No i jaki bój? Życie plus pandemia dopisało nam taką dramaturgię, że były i odwołane wybory, i pewne kryzysy polityczne, i zmiana kandydata po stronie przeciwnej. Te 95 dni, bo tyle miała trwać kampania, plus 14, przeciągnęły się w ponad 5 miesięcy, no prawie 6 miesięcy trwała ta kampania. No, jedna z dłuższych, o ile nie najdłuższa kampania wyborcza w Polsce. To wszystko tak bardzo poważnie. Te emocje, ta cała kampania, to wszystko były na pewno trudne, ciężkie chwile, zarówno dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, jak i dla całego sztabu. Ale chcę cię zapytać o sytuację trochę humorystyczną, którą umieściłeś również w swojej książce. Ta sytuacja znajduje się na stronie dokładnie 128, opisana między 127 a 129. Zdjęcie tu się pojawia. Twoje zdjęcie zrobione przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Jak do tego doszło? To byliśmy wtedy w Międzyrzeczu, to jest w zachodniej Polsce, tam taki piękny zamek piastowski, i rzeczywiście wchodząc na ten zamek zachwyciliśmy się wszyscy tą architekturą, tak? I pan prezydent, ja szedłem przed nim, robiłem fotografię, i pan prezydent mówi: o panie redaktorze, jakie ładne miejsce, proszę dać mi aparat, zrobię panu zdjęcie, będzie pan miał pamiątkę. Wziął ten aparat, zrobił to zdjęcie, które widzą państwo na dole strony, natomiast będąc obok nas Jakub Szymczuk, czyli fotograf prezydenta, uwiecznił jakby tą sytuację, więc macie państwo dowód. Naprawdę autorem tego zdjęcia poniżej jest Andrzej Duda. No i zdjęcie niezwykle udane, jak na pana prezydenta przystało, ale szczerze mówiąc jestem zaskoczony, że i takie umiejętności pan prezydent Andrzej Duda posiada. Są dwie klatki, zrobił dwie klatki, jedną z nich umieściliśmy. Ono nie jest kadrowane, jest dokładnie takie, jak zrobił. I tutaj ta ciekawostka z tajemnic kampanii wyjaśniona, jak państwo widzą, a więcej takich smaczków zdecydowanie w tej książce się znajduje, więc zachęcam gorąco do zapoznania się z tym, co w tej książce właśnie zawarte jest. Ale idąc dalej, twoja książka to z jednej strony zbiór faktów. Moglibyśmy powiedzieć taki dokument na temat tej kampanii wyborczej, na temat tego, co działo się w otoczeniu prezydenta Andrzeja Dudy. I to potwierdza również sam pan prezydent, który był gościem honorowym podczas twojego spotkania autorskiego. To może posłuchajmy tych słów pana prezydenta. W sferze faktów ta książka jest absolutnie stuprocentowo prawdziwa. Jest to chyba jedyna taka książka w ogóle, która się do tej pory pojawiła, której tematem jestem ja i wydarzenia wokół mnie, która, jeśli chodzi o fakty, byłaby książką stuprocentowo prawdziwą. Kampania ma swoją specyfikę i w tej książce jest ona oddana świetnie. Mówię to z absolutną, pełną odpowiedzialnością. To jest najlepsza książka relacjonująca politykę, jaką w ogóle widziałem, jaką kiedykolwiek miałem w ręku. Są fakty, jest kampania wyborcza prezydenta Andrzeja Dudy w tej książce, ale sam pan prezydent również podczas tego spotkania mówił, że jest taka sfera, której dziennikarzom się nie pokazuje. No i posłuchajmy tego kolejnego fragmentu. Proszę państwa, to nie była łatwa decyzja. Dudabus to jest bardzo specyficzne miejsce. To jest kampania. Tam są łzy. Tam jest krzyk. Tam jest czasem lament, tam są pretensje bardzo często, wściekłość, żal, różne rzeczy. Takie, które dzieją się na zapleczu bardzo poważnych wydarzeń, które są związane z ogromnymi emocjami.
i robi się tak, żeby dziennikarze absolutnie takich rzeczy nie widzieli. A ty, Marcinie, widziałeś, ty byłeś w tym wszystkim, można powiedzieć, w środku, uczestnikiem tych wydarzeń poniekąd, tych emocji. Udało ci się je zarejestrować, udało ci się w tej książce opisać, co też czyni ją wyjątkową, bo poza tymi faktami, o których rozmawialiśmy, są też zawarte te prawdziwe ludzkie emocje podczas kampanii wyborczej, która miała oczywiście swoje zloty, ale były też pewne upadki, były trudne chwile, trudne sytuacje, gdzie właśnie trzeba było krzyknąć, gdzie pewnie jakiś zdarzał się płacz. Powiedz, czy tobie te emocje też się udzielały, jak ty reagowałeś w takich sytuacjach, no kiedy nie tyle można było się uśmiechać, klaskać, bić brawo, czy tam otoczenie właśnie w taki sposób reagowało, czy właśnie nie było tych uśmiechów i brawo? Ja byłem w najbardziej komfortowej sytuacji z całego grona, które się tym dudabusem poruszało. To było kilkanaście osób, no bo mnie, ja byłem naprawdę obserwatorem z boku, tak? Nawet pan prezydent później w takiej rozmowie mówił ze mną, że był pan jedyną osobą, której osobiście nie musiało zależeć na tym, żebym ja zwyciężył. No bo jego współpracownicy, powiedzmy, no gdyby przegrał, to wiadomo, że to jest jakaś zmiana pracy, otoczenia, inna droga polityczna. Ja miałem ten komfort, że mogłem patrzeć na wszystko z boku i rzeczywiście patrzyłem. Jeszcze tak nawiążę do tego pierwszego fragmentu, gdzie pan prezydent mówił o tym, jak ta książka trzyma się faktów rzeczywiście, i to jest jakby największy komplement dla dziennikarza, który starał się to zanotować tak dokumentalnie. Bardzo mi zależało na tym, taki był cel, żeby zrobić pewien zapis tych niezwykłych dni. One się okazały jeszcze bardziej niezwykłe w trakcie, prawda, niż to, z czym startowaliśmy, ale i tak wydawało mi się, że potrzebny jest taki dokument, taki zapis, i to się udało. Co do tych emocji, pan prezydent tutaj mówił o paru uczuciach, które się tam pojawiały. Ja sobie lamentu tylko nie przypominam. Czegoś takiego jak lament nie było, to może za mocne słowo, ale wszystkie inne rzeczy były. Były pretensje, były rozliczenia, były grube słowa, były jakieś takie rozliczenia tego, co się udało, ale też radość z tego, co się nie udało, bo trochę zaczęliśmy dzisiaj od takiego humorystycznego akcentu z tą fotografią moją, zrobioną przez pana prezydenta, i takie momenty były, no proszę państwa, no gdybyśmy pół roku byli tylko tak na poważnie, a to była poważna kampania, no to by można zwariować. Tak, to była pewna presja psychiczna, którą trzeba było rozładować, choćby przez takie żarty jak z tą fotografią, więc bywało bardzo różnie. A ten dudabus rzeczywiście, no on był zapleczem pewnej sceny. Scenę widzieli wszyscy, natomiast to, co się dzieje na zapleczu, na tym zapleczu pozostawało. Ja bardzo dużo o tych emocjach tam z zaplecza nie piszę, zaznaczam, że one były, natomiast jakby no pewną kuchnię rzeczywiście pozwalam sobie zostawić, no bo to były bardzo prywatne rzeczy, i skoro zostałem obdarzony takim zaufaniem i wpuszczony w te miejsca, to też na pewnych zasadach. To ja siebie nie cenzurowałem, ale uznałem, że to jakby dla całej historii nie ma znaczenia. Wiedzmy, że były emocje, były one silne, natomiast co do konkretnych słów, no to już zostawmy jako jedną z tajemnic. Emocje, skoro już przy nich jesteśmy, udzielają nam się też bardzo często, kiedy rozmawiamy o polityce, nawet przy rodzinnym stole, i tego nie ma co ukrywać. Na to również zwrócił podczas twojego spotkania autorskiego pan prezydent Andrzej Duda. Posłuchajmy tej wypowiedzi. Na jakie akcenty pan prezydent zwraca uwagę? Sytuacja w naszym kraju jest taka, jaka jest, że są podziały polityczne, że te podziały biegną poprzez rodziny bardzo często. Na szczęście ludzie, mam nadzieję, w większości zachowują zdrowy rozsądek, żeby się jednak nie spierać przy domowym stole, a w każdym razie nie spierać się w taki sposób, żeby się potem nie rozejść, żegnając się serdecznie, tak jak to w rodzinie powinno być. Natomiast ja się bardzo wiele razy zastanawiałem nad tym, jak szukać na to lekarstwa, co jest w ogóle na to lekarstwem. Tego nie da się pokonać tak, żeby to wyeliminować, dlatego że to jest cały czas podgrzewane. Nie da się wyeliminować, ale mam wrażenie, że można starać się studzić. I teraz pytanie do ciebie, czy ty, patrząc raz na kampanię, dwa na ten czas drugiej kadencji, który już od tego zwycięstwa minął, uważasz, że jednym z ważniejszych wyzwań czy zadań dla pana prezydenta Andrzeja Dudy będzie właśnie studzenie tych politycznych napięć w kraju? Czy, idąc za gorącym naszym pytaniem, czy pan prezydent Andrzej Duda jest w stanie pogodzić Polaków właśnie w tej sferze politycznej? Z tego, co widziałem w kampanii, i opisuję to w książce Operacja Duda 2020, tajemnice kampanii, to te spotkania, jeżeli była gdzieś w tych spotkaniach kampanijnych agresja, to ona była spowodowana osobami z zewnątrz. To jest zadziwiające, że na przykład zwolennicy Andrzeja Dudy raczej nie bywali na wiecach Małgorzaty Kidawy-Błońskiej czy Rafała Trzaskowskiego, a na pewno nie po to, żeby zaburzać ich przebieg, żeby wykrzykiwać jakieś rzeczy w kierunku kandydata. Pojedyncze pewnie jakby rzeczy się takie zdarzały, ale to nie było nagminne. W drugą stronę to było nagminne. Tam pan prezydent musiał się za każdym razem mierzyć z tym hejtem,
z oponentami. I co ciekawe, on wchodził w tę dyskusję, bo właśnie tak widził swoją rolę, jeśli mówimy o godzeniu Polaków, o rozmawianiu z każdym, żeby nikt nie wyczuł się, nie poczuł się jakoś wyeliminowany z tej dyskusji, to on podchodził do każdego. Ja widziałem osobiście takich, no, bo to był czas pandemii, więc zdenerwowanych przedsiębiorców, którzy mieli takie pretensje, które wręcz wykrzykiwali mu prosto w twarz. Oczywiście dało się go osłonić kordonem oficerów SOP, ale pan prezydent prosił, żeby takie ludzi dopuścić do niego, z nimi również rozmawiał, i to czasami było filmowane i pokazane. Ze swoimi zwolennikami też jakby rozmawiał w ten sposób, że apelował o pewne ostudzenie. No, no tyle prezydent może zrobić. Natomiast jakby kampania, to wiedzmy, że to są podwyższone emocje, wszystko jest wyjaskrawione i wszystko widać bardziej. Ten ostatni rok był taki trochę, mam wrażenie, uśpiony. Też oczywiście z powodu kolejnej fali koronawirusa prezydent nie do końca mógł sprawować swoją rolę tak, byśmy to widzieli. Tam nie było efektownych wizyt, spotkań, natomiast było dużo takiej pracy gabinetowej na zapleczu, coś, czego się nie widzi. Myślę, że dopiero teraz ten sezon polityczny, oby czwarta fala nas nie przytłoczyła, nadchodzi, i to jest moment znów na wystąpienia publiczne i na mówienie o tym, co jest najważniejsze dla nas wszystkich. A jak ważne twoim zdaniem jest właśnie dla prezydenta to, żeby zachowywał ten kontakt z ludźmi, zachowywał kontakt ze swoim elektoratem? W twojej książce też pojawił się tam taki fragment mówiący o takim pewnym politycznym zawirowaniu, czyli kiedy pojawiły się plotki o tym, że być może premier Mateusz Morawiecki zastąpi prezydenta Andrzeja Dudę w tym wyścigu wyborczym. No ale tam jest taki fragment, który mówi o tym, że premier Mateusz Morawiecki nie ma tego, co Andrzej Duda już ma, czyli tę umiejętność rozmawiania z ludźmi. Czy twoim zdaniem dla prezydenta ta umiejętność jest nieoceniona? Z polskich polityków, ja w ogóle to tak osobiście oceniam, jest tylko jedna osoba, która może się równać w takiej umiejętności bezpośredniego wyjścia do Polaków, to jest pani premier Beata Szydło. Widziałem też to na własne oczy, to naprawdę momentami to przypomina gwiazdę rocka, która idzie między swoimi fanami. Rzeczywiście te emocje są gigantyczne. Pan prezydent ma to coś, on jakby to też opisuje od samego początku, no nie wysokością progu mierzy jakby miejsca, w które się udaje. Ta przed pierwszym spotkaniem w Lubartowie, które odbyło się 5 lutego, on był po prostu w Barze Mlecznym w Lubartowie, bo pewna pani Maria, właścicielka tego baru, zaprosiła go na pierogi, te pierogi były pyszne, i tam po prostu stanowił porozmawiać ze zwykłymi ludźmi. Naprawdę ciężko poczuć się wykluczonym właśnie przy takim prezydencie, którego jednak znamy z telewizorów, a kiedy do ciebie podchodzi, jest normalnym człowiekiem i rozmawia o takich normalnych ludzkich sprawach, które rozumie. Mateusz Morawiecki tego wszystkiego się uczy, jest bardzo zdolnym uczniem, muszę powiedzieć, i coraz więcej, zresztą te spotkania Mateusza Morawieckiego promujące Andrzeja Dudę w tej kampanii trochę wyglądały jak wiece wyborcze samego kandydata, i mam wrażenie, że Mateusz Morawiecki, przygotowując się może do jakiejś roli na przyszłość, sobie to po prostu trenuje i dobrze mu to wychodzi, bo coraz lepiej między ludźmi się czuje, ale takiej naturalnej zdolności jak Beata Szydło i jak Andrzej Duda nie ma. Marcinie, zaczęliśmy humorystycznie, to i humorystycznie może skończymy naszą rozmowę. Frapuje mnie cały czas jedno pytanie, które też wczoraj zadałem rzecznikowi pana prezydenta, panu Błażejowi Spychalskiemu, ale nie uzyskałem cały czas jednoznacznej odpowiedzi. Posłuchajmy może na początek to, co w studiu mówił rzecznik pana prezydenta na zadane przeze mnie pytanie. Ten fragment, o którym pan mówił, on się zakończył tak zwaną aferą pączkową w kampanii wyborczej, bo część dziennikarzy, no przecież otwarcie można sobie powiedzieć, niesprzyjających reelekcji pana prezydenta Andrzeja Dudy, jednego z redaktorów zaatakowano właśnie, że jest po pierwsze w Dudabusie i że przyjął pączka od pana prezydenta, i to się zakończyło aferą pączkową, więc takie sytuacje też były. Aferę pączkową mamy, to jasne. Tutaj tak też było. Tłusty czwartek kampanii prezydenckiej przez ciebie został w książce opisany. Ale moje pytanie, no, na które cały czas odpowiedzi nie mam. Ile pączków zjedzono w Dudabusie? No, były takie dwie albo trzy takie duże palety tych pączków rzeczywiście, więc wszyscy byli nasyceni. Ja zjadłem osobiście chyba ze trzy. Więc jeżeli afera pączkowa ma być podgrzewana, to podgrzewajmy ją dalej. Ja przyjąłem od pana prezydenta trzy pączki. Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę, a państwa zachęcam do tego, żeby zapoznać się naprawdę z książką Operacja Duda 2020, tajemnice kampanii Marcina Wikły, na portalu wpolityce.pl. Więcej informacji na temat tego, jak taką książkę zdobyć. Jeszcze raz, Marcinie, wielkie podziękowania. Operację Duda 2020 uznaję za zakończoną, teraz wszystko oddaję w ręce czytelników. Bardzo dziękuję. Dokładnie tak. Niech to będzie podsumowanie dla naszej rozmowy. Dobrego dnia dla państwa i do zobaczenia.